Ksiądz biskup Józef Gucwa urodził się w roku 1923 w Kąclowej. Podczas wojny brał czynny udział w ruchu oporu. Po wojnie wstępuje do seminarium duchownego w Tarnowie. W 1948 roku z rąk biskupa Stępy otrzymuje święcenia kapłańskie. Naukę kontynuuje na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wreszcie trafia do Nowego Sącza, gdzie pełni funkcję katechety szkół średnich i rektora kościoła świętego Kazimierza. Ksiądz biskup to niewątpliwie postać barwna i wielka. Trudno byłoby określić go jednym zdaniem. W każdym razie należałoby tutaj podzielić tego człowieka. W tym wielkim kapłanie i biskupie jakby można doszukać się kilku osobowości. Był to niewątpliwie wielki patriota, wierny syn Kościoła, człowiek humanista, doskonały organizator, pedagog młodzieży, która do dziś dzień jak najmilej go wspomina i żyje treścią, którą usłyszała na katechizacji od tego swojego wielkiego katechety. W tym roku upływa 25 lat od daty otrzymania przez księdza biskupa Józefa Gucwę z rąk papieża Pawła VI Sakry Biskupiej. Z tej okazji wychowankowie Józefa Gucwy oraz wszyscy, którzy zetknęli się z księdzem biskupem, zamierzają zorganizować kilka specjalnych, uroczystych wydarzeń. Jako podziękowanie za ten trud jego włożony w czasie jego długiego pobytu w Nowym Sączu, ośmielam się prosić wszystkich wiernych ze wszystkich parafii Nowego Sącza do udziału w nabożeństwie jubileuszowym 4 marca o godzinie 18 do kościoła świętego Kazimierza. Będzie to wyrazem i pamięci, i wdzięczności. W ubiegłą sobotę absolwenci 1 Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu imienia Jana Długosza obchodzili 35. rocznicę zdania matury, która zbiegła się ze 175-leciem Sądeckiego Gimnazjum. Obchody jubileuszowe rozpoczęła uroczysta msza święta, celebrowana przez ówczesnego katechetę 1. Liceum, jego eminencję biskupa Józefa Gucwę. Obecny był też prałat Stanisław Czachor, proboszcz kościoła świętego Kazimierza. Msza święta została odprawiona w kościółku na Starym Cmentarzu w intencji zmarłych profesorów i absolwentów 1. Gimnazjum. Po części oficjalnej absolwenci spotkali się w Willi Maria. Nie zabrakło szacownych, sędziwych już profesorów gimnazjalnych Wojciecha Trzupka i Witolda Tokarskiego. Na ręce zasłużonego polonisty Antoniego Sitka absolwenci 1. Liceum przekazali kronikę Sokoła z prośbą o jej kontynuację. Warto dodać, iż spośród ówczesnych maturzystów niemal wszyscy ukończyli wyższe studia, a dzisiaj niektórzy z nich piastują najwyższe stanowiska w administracji państwowej i są sławami naukowymi, jak na przykład profesor matematyki Zdzisław Denkowski, wykładowca uczelni w Genewie. Nie zabrakło też chwil wzruszeń i wspólnych wspomnień z życia szkoły. Budowę zapory na rzece Ropie w Klimkówce rozpoczęto w kwietniu 1975 roku. Głównymi celami budowy zbiornika było zabezpieczenie antypowodziowe, rozcieńczenie zanieczyszczeń ropy i Wisłoki, wykorzystanie spadu wody dla celów energetycznych, wreszcie stworzenie warunków dla rekreacji i wypoczynku. Napełnianie zbiornika rozpoczęto w lutym bieżącego roku. Z oficjalnym otwarciem zapory czekano na wizytę premiera. Zwykle małomówny premier w swoim wystąpieniu pochwalił wykonawców. Powiedział m.in. puszczam oko do mediów, to dzieło warte jest rozpropagowania. Działam w tego urzędu, w szczególności widziałem ochronę środowiska i jego dyrektorem, panią magister Marią Fonę. Thank you.
I oto nastał rok 1918. Aby każdy z nauczycieli i z wychowanków
Kto zatrzyma się w zadumie przed tą tablicą, otrzymał światło i moc. Lwowska w pewnym sensie przeniesiona także została w tradycji do Nowego Sącza. Tego byśmy sobie wszyscy życzyli. Dziękuję bardzo panu doktorowi Masiorowi, który tutaj w Nowym Sączu potrafił odbudować Stowarzyszenie Lwowiany, stworzyć to stowarzyszenie, przenieść ten... W Starym Sączu przeżywano ten dzień na wzór niedzieli. Wstrzymywano się od prac, uczestniczono w mszach świętych, nawiedzano klasztor i uczestniczono w procesjach z figurą błogosławionej Kingi. Ukochani pielgrzymi, siostry i bracia, błogosławiona Kinga otoczyła wielką troską liturgię. Z miłości do Chrystusa żyła 40 lat w dziewiczym małżeństwie. 12 lat spędziła tutaj w klasztorze w Starym Sączu jako mniszka służąc Panu Bogu. I ta matka naszego narodu dziś, pod koniec XX wieku, wzywa nas do zawierzenia Bogu, do życia w jedności z Bogiem. Błogosławiona Kinga mówi, że w tym okresie nasilania się sekularyzacji, zeświadczenia, trzeba zatroszczyć się o rozwój życia duchowego, religijnego, a zwłaszcza wprowadzać modlitwę ciszy, milczenia, skupienia. Ona tutaj ostatnie lata swojego życia spędziła w ciszy, tak jak w tym skupieniu, milczeniu żyją tutaj siostry klaryski, idąc ślady błogosławionej Kingi. Módlmy się o kanonizację błogosławionej Kingi, abyśmy czerpią przykładu jej świętości mogli osiągnąć nagrodę życia wiecznego. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. O Kingo, ziemcą deckich Pani, msza święta koncelebrowana przez księdza biskupa Józefa Gucwę, obchodzącego jubileusz 25-lecia otrzymania sakry biskupiej, odprawiona została w kościele świętego Kazimierza. Udział wzięli w niej przedstawiciele niemal wszystkich dziedzin życia naszego miasta, delegacje władz wojewódzkich i miejskich, organizacji kombatanckich i wojskowych, duchowieństwa, a także wychowankowie księdza biskupa, który przez wiele lat w Nowym Sączu pełnił funkcję katechety. Uroczystość miała niezwykle podniosły charakter. Po mszy świętej delegacje poszczególnych środowisk na ręce księdza biskupa składały życzenia i drobne upominki. Wśród nich znalazła się także delegacja uczniów pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Jana Długosza, wychowanków Józefa Gucwy. Thank you.
życie, jak potok płynie czas, za rok, za dzień, za chwilę, razem nie będzie nas. Za rok, za dzień, za chwilę, razem nie będzie nas. I nasze młode lata popłyną szybko w dal, a w sercu pozostanie tęsknota, smutek, żal. A w sercu pozostanie tęsknota, smutek, żal. Więc póki młode lata, póki wesołe dni, o niech przynajmniej